Ja jestem tutaj tak naprawdę od zawsze. Tu jest mój dom, tutaj się wychowałam. Prowadziliśmy tutaj z rodzicami rodzinną firmę, która produkuje sprzęt pszczelarski. Prowadził ją mój dziadek już od lat 30. Później prowadził ją mój tato. Teraz prowadzimy ją ja i mój mąż. I tak rozwijamy tę firmę i przy tej okazji poznajemy coraz ciekawszych ludzi i jeszcze więcej ciekawszych ludzi z branży pszczelarskiej. Z pszczelarzami współpraca zaczęła się w jakichś latach 70., bo wcześniej mój dziadek miał po prostu zakład ślusarski i robił różne rzeczy, robił też usługi ślusarskie, robił na przykład żyrandole, robił części do zabawek metalowe i w latach 70. pojawił się projekt wykonania kraty odgrodowej do ula. To jest konkretnie element, który jest naszym głównym produktem. Na początku były tylko kraty, a później zaczęli dodawać coraz to nowe produkty dla pszczelarstwa. Tak się wydawało, że metalowy sprzęt pszczelarski, to tylko sprzedajemy produkt, ale jak się zastanowię, że to są tak naprawdę potrzebne rzeczy, tak? Że mają przełożenie na coś przydatnego, że wpływają na życie tylu tysięcy pszczół, to mam jeszcze większą satysfakcję z tego, co robimy. Pamiętam pierwsze spotkanie z Tomkiem Łysoniem. To była nasza wizyta w Kleczy. Pojechaliśmy osobiście na takie rozmowy biznesowe. Zobaczyliśmy Apilandię, mieliśmy okazję zobaczyć te piękne piwnice wyposażone w sprzęt multimedialny dla dzieci, wszystkie atrakcje. I na tyle nas zainteresował ten temat. Stwierdziliśmy, że i pszczoły, i ekologia, i dzieci, i edukacja. Wszystko jest tak ciekawe połączenie, że chcielibyśmy mieć też małą cząsteczkę w tym temacie. I wtedy pojawił się pomysł na mozaikę. Chciałam zrobić jakąś pracę dla Apilandii. Ja osobiście nie miałam pomysłu, gdzie ją powiesić, ale pomysł miał mój mąż. Kiedy już pojawiła się rama, zdałam sobie wtedy sprawę z rozmiaru i pomyślałam, mój Boże, ile mi to zajmie czasu. No ale projekt był bardzo ekscytujący, bo to wszystko było w innej skali niż robiłam do tej pory. Do tej pory robiłam takie mniejsze prace, począwszy od biżuterii, pierścionków, kolczyków, przez różne obrazki czy stół. No jak ją zobaczyłam, mówię, dobrze, no powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, robimy. Sprowadziłam kamień z Włoch, odpowiednią ilość, szkło, kleje, zrobiliśmy wzór, odrysowaliśmy wzór, no i zaczęła się praca, wielomiesięczna praca. Myślę, że zrobiłabym to szybciej, gdyby zajmowała się tylko tym, ale tak naprawdę ta praca była wykonywana po godzinach, w trakcie sezonu pszczelarskiego, kiedy pracy jest dużo. W każdej wolnej chwili siadałam i cięłam kosteczki, codziennie godzinkę, codziennie dwie. To jest pracochłonna rzecz. Rawenna jest taką mekką mozaiki. To nieprawdopodobne miejsce, gdzie jest wiele zabytkowych mozaik, ale też jest bardzo duża szkoła, która uczy mozaiki. Pojechałam tam, nauczyłam się trochę więcej i stwierdziłam, że jest to fajna technika. Można dać trochę siebie, można trochę podpatrzeć, można trochę zainspirować się starożytną rzymską mozaiką, połączyć to wszystko razem i tak to zaczęłam robić. Dla mnie to jest relaks. Lubię zajęcia manualne, lubię coś robić rękoma, a przy okazji powstają piękne rzeczy. Są kolorowe, są ciekawe, są ładne, mają swoją strukturę, mają swoje zasady. Sobie nie zdawałam sprawy, że mozaika rządzi się swoimi prawami, absolutnie. Po prostu myślałam, że to jest zlepek kamyków, tak jak do tej pory układałam. Okazało się, że zupełnie to jest nieprawda. Zwłaszcza ta mozaika romańska, starożytna romańska mozaika, klasyczna bym powiedziała. I właśnie ta technika mi się podoba najbardziej, bo ma swoją strukturę, ma swoje zasady. Jest specjalnie robione tło, jest specjalny kierunek układania kamienia, specjalny kierunek cięcia kamienia, kompozycji kolorystycznych. Jest też mozaika nowoczesna, tak, gdzie te zasady naginamy. Ale żeby nagiąć zasady, trzeba je najpierw znać. Mi się te zasady podobają na tyle, że stosuję je z wielką przyjemnością i trzymam się ich. Młotek waży kilo, ale jest bardziej precyzyjny czasami niż szczypce. Wyzwaniem dla mnie był rozmiar tej mozaiki bardziej niż układ tych kamieni. Logo Apilandii jest graficznym logiem, więc jest o tyle prostsze.
kolory są takie bardziej jednolite, więc jest też prościej. Natomiast ma dużo różnych zaułków, linii przecinających się, łączących się i to już jest wyzwanie, bo to wszystko trzeba ze sobą ułożyć pod odpowiednim kątem i to było najtrudniejsze, to było najbardziej pracochłonne, gdzie te kamyczki muszą być małe odpowiednio, żeby je ze sobą spasować. Natomiast materiał, z którym pracowałam, był bardzo przyjemny, bo to była wenecka smalta sprowadzona z Wenecji, bo to był wspaniały marmur, gdzie można połączyć błyszczące szkło z matowym kamieniem, z matowym marmurem. A nawet jest złoto. Złoto mozaikowe. To jest zatopiony płatek prawdziwego złota w szkle, który się kroi właśnie też do mozaik. Dużym wyzwaniem było i nadal zresztą jest tło, bo wybrałam kamień arcytrudny do cięcia, bo ma taką strukturę, że nie da się tego dobrze przeciąć. Każdy etap miał swoje miłe strony tak naprawdę, ale rzeczywiście najfajniej mi się układało na zewnątrz, kiedy jest zielono, kiedy na zewnątrz śpiewają ptaki, kiedy przychodzi pies, kiedy mój mąż przynosi mi kawę, kiedy mój mąż przynosi mi czasem kwiatki i stawia na tej pracy. Tego mi będzie brakowało, ale już mam pomysł na kolejną dużą mozaikę, więc to wróci. Teraz praca jest w środku ze względu na temperaturę. No i tutaj się układa trochę trudniej, bo jestem w takim tymczasowym miejscu. To jest naturalny kamień, to nie jest plastik. On ma swoje odcienie, tak? Pod swoim kątem tu błyszczy, tam nie błyszczy, tu jest matowy. No, to jest tak jakby żywa struktura. Na każdej pracy robię jedną małą niespodziankę. Wstawiam jeden kamień, który jest inny od wszystkich innych. Na pracy Apilandia będzie 20 tysięcy kamyczków. Nie policzyłam tego dokładnie, ale myślę, że to będzie taki rząd. I jeden kamyczek będzie inny. Więc zazwyczaj jest to ostatni kamień gdzieś umiejscowiany. 19 lat temu posadziliśmy las. Ten las to jest takie nasze oczko w głowie. Mój mąż go też pokochał. Mam ogromne szczęście, że mieszkam tutaj w domu pod miastem, gdzie był zawsze duży ogród. Moi dziadkowie zawsze się zajmowali roślinami. Myślę, że bez przyrody nie dałabym rady. I praca przy niej jest wielką przyjemnością. A już układanie mozaiki w środku lasu, gdzie układałam mój pierwszy stół, to było zupełnie niezwykłe wydarzenie.